Asys B klasy, odcinek drugi, a moim i waszym gościem jest osoba, którą ci, którzy nas oglądają regularnie, dobrze znają. Pan działacz, który potrafi znaleźć związki między B klasą a muzyką disco polo oraz wie, jakie jest najbardziej zabójcze zwierzę na świecie, czyli po prostu Mieszko Rajkiewicz, zawodnik KS Bliznę, który powrócił do gry po długiej kontuzji. Mieszko, pierwsze pytanie. Wróciłeś do piłki po 2 latach. Powiedz, jak się czujesz? Czuję się dobrze. Czuję się dobrze. Przede wszystkim cieszy mnie to, że nie czuję bólu, jak gram. I chyba to jest najważniejsze, że głowa musi dogonić, jakby już resztę chce. Tam za nami są fani Mieszka, proszę pokazać, którzy tutaj go dopingują podczas tej rozmowy. No właśnie. I zapytam ciebie teraz tak, jak zapytał komisarz Ryba Wąskiego w Killerze. Które kolano? Niech pan mi oszczędzi kolano. Prawe. Prawe kolano. Co dokładnie się stało? A wiesz co, podczas meczu sparingowego 2 lata temu, jak się przygotowywaliśmy, po zakończeniu sezonu graliśmy test mecz, to po wyskoczeniu do górnej piłki dostałem kuksańca w boki, niestety przy wylądowaniu ponoć słychać mnie było na Bemowie, także... Przypomnę, że jesteśmy na Żoliborzu. Tak. No, łąkotka wysunięta, nadrywane jedno więzadło poboczne i zerwane drugie, także 2 operacje, ale do przodu. No właśnie, chciałbym cię poprosić, żebyś opowiedział o tym, jak wyglądała twoja rehabilitacja i walka o ten powrót na boisko. Generalnie zaczęło się od porażki na stole, bo od momentu, jak schodziło znieczulenie, to nie czułem swojego przyrodzenia dłużej niż całej reszty, także pani pielęgniarka musiała, że tak powiem, nie idźmy w tę stronę może, bo nie dokończę, co musiała. Musiała mnie wesprzeć duchowo, ale mówiąc zupełnie poważnie, od najprostszych czynności, czyli po prostu zgiąć nogę do 90 stopni. I jak już mi się to udało, no to zacząłem o kulach chodzić 6 tygodni, o kulach 2, potem kolejne 3 tygodnie o jednej kuli, cały czas w stabilizatorze. No i potem w momencie, kiedy dostałem zielone światło od lekarzy, to wróciłem na siłownię i zaczęło się od prostych ćwiczeń, a kończyło się po około 2-3 miesiącach już na mocnym obciążeniu w przysiadach. No i tak po roku rehabilitacji wróciłem. No właśnie, ale miałeś wrócić na to boisko już miesiąc wcześniej, natomiast najpierw przeszkodziła pogoda, a potem były znowu problemy z kolanem. Tak, po jednym z treningów poczułem, okazało się, na następny dzień rano było lekko spuchnięte, zresztą blizna jest do teraz, natomiast jak się okazało po konsultacji też z lekarzami, to jest typowa, normalna reakcja. Po tym, jak więzadła są jeszcze raz rekonstruowane, po prostu one już nie są takimi samymi więzadłami, natomiast w tym momencie jest dobrze, czuję się w miarę świeżo i każdy sprint, każda zmiana z kierunku biegu nie sprawia im problemu. Natomiast też ten twój powrót po kontuzji wiązał się ze zmianą pozycji na boisku, ponieważ wcześniej grałeś w ataku, a dzisiaj mogliśmy cię obejrzeć na pozycji Artura Jędrzejczyka, czyli łącznika między obroną a pomocą. Skąd taka decyzja? No to po wspólnych rozmowach z trenerem zdecydowaliśmy, że mamy potencjał z przodu na tyle duży, na tyle szybkich zawodników również, że lepiej będzie, jeśli zacznę grać z tyłu. Powiem szczerze, że mi się podoba ta pozycja. Czuję się na niej pewnie. Mam nadzieję, że z czasem zacznę łapać coraz więcej minut, ale mówię, do tego musi wrócić pewność w głowie, bo nogi już dają radę, ale głowa. Natomiast jeszcze nawiążę do tego, że twoja rodzina jest usportowiona, ponieważ ty grasz w piłkę jeszcze na najniższym poziomie, natomiast no, kwestią czasu jest, myślę, to, kiedy zadebiutujesz w reprezentacji. Natomiast piłkę kopał zawodowo również twój tata, Piotr Rajkiewicz. Tak, zgadza się i to też z niemałymi sukcesami, też załapał się do, no był mocnym ogniwem reprezentacji młodzieżowej Polski w latach 80., jeśli dobrze pamiętam.
przychodził do Gwardii Warszawa, kiedy Gwardia grała na zapleczu Ekstraklasy, tworzył parę z Romanem Koseckim, no i generalnie był jednym z większych talentów, można powiedzieć, tamtych czasów, natomiast niestety działacze i kontuzje, tak samo mój ojciec, bodajże lewe kolano, miał robione. No i niestety poziom medycyny wtedy, a dzisiaj był zupełnie inny. I tak jak mówię, troszeczkę też działacze dorwę. Troszeczkę niestety to zastopowały. Były szanse na transfer do Niemiec, były szanse na transfer do Legii, ale wszystko przerwało niestety kontuzja. Natomiast wiemy też, że twój tata był jako zawodnik trenowany przez jednego z najbardziej znanych polskich trenerów w klubie, który jako przedostatni grał w Lidze Mistrzów w sezonie 96-97. Tak, tak. Dobrze wiecie, że chodzi o Widzew Łódź. I mój tata grał w Widzewie Łódź w momencie, kiedy przychodził tam trener Smuda. To jeszcze mój ojciec trenował z nim. Parę anegdotek rodzinnych znam, natomiast trochę mój tata sobie nie wiem, czy żałuje, na pewno nie, ale akurat jak odchodził, to Widzew właśnie wtedy grał w Lidze Mistrzów, także, no ale właśnie to była też trochę decyzja trenera Smudy i pomimo opowieści z treningów wiem, że chyba dobrze mimo wszystko zrobił, że z trenerem Smudą nie miał większego związku, ale treningi to nawet nie wiem, czy był poziom B-klasy. Okej, nie wnikam. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że dla ciebie piłka to nie jest jedynie hobby, czyli ta gra na tym najniższym poziomie w KS Bliznę, ale to również dla ciebie praca zawodowa oraz ostatnimi czasy praca naukowa. Opowiedz coś o tym. Jak się słowo rzekło, trzeba powiedzieć, generalnie tak. Generalnie mam plan zrobić doktorat, akurat jestem na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim i pisać ogólnie o sporcie z naciskiem na piłkę nożną. Generalnie plan jest taki, że żeby zrobić doktorat, być może w ciągu 2, 3, 4 lat wydać książkę na ten temat. Natomiast na jaki dokładnie temat, no to już niech zostanie na razie moją tajemnicą. Rozumiem, że tutaj redaktor Płatkowski na pewno będzie podpromuje, gdzie trzeba książkę, natomiast... Zgadza się, myślę, że jakiś kod promocyjny załatwimy dla naszych widzów. Dokładnie tak. I tak w ramach ciekawostki trochę to się rozpoczyna że naprawdę kreować, bo między innymi w czerwcu wlatuję do Manchesteru na konferencję History of Football, która będzie organizowana w ośrodku treningowym Manchesteru City. Natomiast ja jeszcze tutaj wspomnę w ramach takiej może samo pochwały, że ja również na tym doktoracie przez pół roku byłem, ale uznałem, że to nie jest dla mnie. My w ogóle tutaj z kolegą Mieszkiem znamy się ze studiów, spędziliśmy 5 lat na studiach. No właśnie, tak w ramach ciekawostki. A co wiąże, jak, w jaki sposób piłka wiąże się z twoją pracą zawodową? Zawodowo wiąże się w ten sposób, że po prostu pracuję w Legii Warszawa. W dziale merchandisingu i po prostu odpowiadam za cały e-commerce, który w tym momencie od czasu nowego zarządu jest mocno na to stawiamy i to jest moja mała misja, która mam nadzieję z czasem przerodzi się w jakąś większą misję, ale jestem jeszcze młody, także dużo przede mną. Zgadza się, wieku Mieszka nie zdradzę. Natomiast, czyli co, jeżeli ktoś kupuje na przykład legowisko dla psa, bo wiem, że też macie legowiska przypominające stadion Legii, to wtedy ty odpowiadasz za to, żeby to legowisko w dobrym stanie dotarło na czas do klienta. Swego czasu tak, natomiast dodam, że już nie mamy legowisk. Okazał się zbyt kontrowersyjnym tematem, natomiast kiedyś tak było, że odpowiadałem za dystrybucję, bardziej logistyczne kwestie, tak dzisiaj jest już bardziej takie holistyczne spojrzenie, bardziej już chodzi o administrację, bardziej o marketing, bardziej już o rozwój koncepcyjny po prostu całego e-commerce'u, a to się wiąże i z rozwojem troszeczkę digital klubu, z rozwojem działu merchandisingu i to jest wszystko tak naprawdę też pochodną marketingu. Dobra, przejdźmy zatem do tych pytań, które będą dostawali wszyscy ci, którzy wezmą udział w cyklu Asys B-klasy. Nie podglądaj. Pytanie pierwsze. Mój wymarzony klub z Ligi Okręgowej, w którym chciałbym zagrać, to... KS Bliznę.
Okej, czyli widzę, że tutaj będzie tygrysi skok, niczym niegdyś Korona Kielce i Krakowia z trzeciej ligi do Ekstraklasy. Dobra. Gdybym nie grał w B-klasie, weekendy spędzałbym na... Spacerach z moją dziewczyną. W B-klasie najbardziej lubię... Walkę. Tak po prostu. I piwko po meczu. Lepiej. Najbardziej szalony mecz, w jakim brałem udział, to... Druga runda okręgowego Pucharu Polski. Przepraszam, że nie pamiętam z kim, natomiast... Z Pogonią 2 Grodzisław Mazowiecki. Dziękuję bardzo. Wygrany 2-1 po najbardziej absurdalnej bramce w życiu widziałem. Dodam, że po mojej asyście. Powiem może szybko, jak to było. Akcja 4-1. Jesteśmy na 35-30 metrze. Podaję do najbliższego zawodnika w celu, żeby rozrzucił po prostu na skrzydło, bo już idzie 4-1. On postanowił swoją gorszą lewą nogą uderzyć z 35 metrów. Zdjął pajęczynę jak Mohamed Salah w pierwszym półfinale z Romą. Za to właśnie kochamy te najniższe klasy rozgrywkowe. A najdziwniejsze zachowanie, jakie widziałem na trybunach, to... Najdziwniejsze na trybunach? Tak. Zorganizowany doping, bo tu w B-klasie to jest jednak dziwne, jak jest zorganizowany. Okej, okay, zbliżałem się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po pierwsze, wytypuj wynik meczu otwarcia pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską, który został już okrzyknięty jako wielkie derby praw człowieka. Mecz otwarcia rządzi się swoimi prawami, gra gospodarz. Ściany lubią pomagać gospodarzom. Jest Staszek Czerczesow. Pewne 1-0 dla Rosji. Wytypuj mistrza świata. Życzeniowo czy realistycznie? Jak wolisz. No nie no, Espania, que bien. Zgadza się. Wytypuj, podaj, dokąd dojdzie reprezentacja Polski. Realistycznie czy życzeniowo? Znowu jak wolisz. Życzeniowo. To jest ćwierćfinał. Dobra. Zapomniałem jeszcze jednego pytania zadać w tej poprzedniej części, dlatego zaraz do niego wrócę. Ale najpierw, główny powód, dla którego nie otrzymałeś jeszcze telefonu od trenera Nawałki, to... No kontuzja, ewidentnie. Ewidentnie kontuzja zastopowała, także myślę, że 2 lata temu, gdybym jej nie miał, to byłbym dzisiaj gdzie indziej. Natomiast no, trzeba żyć dalej, tak. Ronaldo też wrócił po 2 kontuzjach, brazylijski Ronaldo, po 2 operacjach kolana. Liczę, że to pójdzie tym samym scenariuszem. Dobra, wrócę jeszcze do jednego pytania, że jesteś chyba jedynym zawodnikiem z B-klasy, który posiada własny fanpage na Facebooku. Zdarzyło się, tak? I on nadal tam jest. Zgadza się, on jest nieaktywny od około 1,5 roku. Dodam, że to ja go prowadziłem, ale no właśnie, jakie miałeś odczucia związane z tym fanpage'em? Ambiwalentne, ale ogólnie byłem raczej pozytywnie do tego nastawiony. Traktowałem to w ramach odskoczni od życia codziennego, tak troszeczkę może. Generalnie było to momentami śmieszne, momentami bardziej, a momentami po prostu łapałem się za głowę, chyba jest, ale ogólnie na tak. Szczerze mówiąc, jak wymyślałem te posty, to też łapałem się za głowę, co to jest. Można ten fanpage znaleźć jako po prostu Mieszko Rajkiewicz Official Fanpage. Mieszko, serdecznie dziękuję za to, że byłeś dzisiaj z nami. Życzymy zdrowia przede wszystkim. No i co, więcej minut na boisku, no i żebyś kiedyś zagrał w tej swojej lidze okręgowej z KS Bliznę. Tylko i wyłącznie z KS Bliznę. Nie wyobrażam sobie, żeby być w lidze okręgowej z kimś innym. Po prostu. Dziękuję bardzo. Dzięki również.